Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za zaproszenie i za zaszczyt, który mnie spotkał, kiedy pan rektor mnie poprosił tutaj o wygłoszenie tego krótkiego wykładu dla Państwa, wykładu o kwiatach. Jesteśmy w połowie lata, właściwie sezon kwitnienia, ten taki najpiękniejszy mamy za sobą, ale coś, jak Państwo widzicie, udało się zebrać w Ogrodzie Botanicznym. Jeszcze trochę zostało i możemy w tej chwili się zastanowić, po co to wszystko, po co te barwy, po co te zapachy, które się tutaj roznoszą, komu one służą, po co one są. Czy to są tak, jak dawniej uważano, że kwiaty służą po to, żeby wyprodukować owoc, który człowiek może spożytkować. Albo nieco później, w średniowieczu, że kwiaty są dane nam jako dla ozdoby przez Stwórcę, dla ozdoby tego świata i na chwałę tegoż Stwórcy. Sprawa zaczęła się komplikować dopiero z końcem XVI wieku, kiedy Rudolf Jakob Kammerer ogłosił pracę, która miała dosyć znamienny tytuł De sexu plantarum. No i w tym momencie okazało się, że, znaczy książka dotyczyła tego, że kwiaty są, służą do rozmnażania roślin. Słupki to są organy żeńskie, pylniki męskie, pylniki produkują pyłek, który jest przenoszony na, przeniesiony na słupek, daje owoc. No i to był przełom duży, dlatego że no była to deprecjacja kwiatów, bo kwiaty to była rzecz do podziwiania. Piękno, barwy, zapachy. A tu nagle sprowadzone zostały no, do czegoś takiego dosyć przyziemnego. I w dodatku podziwiać takie rzeczy no, nie było, nie mieściło się to w ówczesnej moralności. Stąd też tak to się przebijało pomału do świadomości, może naukowej szybciej, ale do świadomości ogólnie wolno. Doznał tego Linneusz, który jakkolwiek oparł cały swój system właśnie na budowie kwiatów, na liczbie słupków, pręcików i tak dalej, to żeby przybliżyć tę sprawę szerokiej publiczności, zastosował dosyć niefortunną metaforę, mianowicie określił słupki jako żony, a pręciki jako mężów. No, dopóki liczba słupków i pręcików w kwiecie była jednakowa, to wszystko było w porządku. No ale zaczynało się to komplikować, na przykład była jedna żona i czterech mężów, a już było to zupełnie do przyjęcia, kiedy okazało się, że jest jedna żona i kilkudziesięciu mężów. No więc to rzeczywiście wzbudziło duże poruszenie. Goethe wypowiedział się na ten temat, że to jest demoralizacja młodzieży. A taki pruski uczony Johann Sigesbeck nazwał to, żeby nie przekręcić, obrzydliwym nierządem. I tudzież dodał do tego jeszcze kilka tam epitetów na temat autora. No więc dlatego nie ma co się dziwić, że rodzaj Sigesbeckia nazwany przez, opisany przez Linneusza, to taka bardzo mierna, marna roślina. Ten system uzyskał znacznie ciekawszą recepcję w Anglii dzięki Erasmowi Darwinowi, dziadkowi sławnego Karola, który był tłumaczem dzieł Linneusza na język angielski. No i postanowił przenieść właśnie te idee budowy kwiatu i do czego on służy na teren Anglii. A uczynił to za pomocą dzieła, które się nazywał The Botanic Garden, a jego częścią był taki wierszowany, bardzo długi poemat The Love of Plants, gdzie właśnie w podobny sposób, ale już wierszem i stosując jakieś tam ciekawsze metafory, już nie tak może wprost, opisywał, jak to te kwiaty tam służą roślinom. Do tego William Blake, pod wpływem tego dzieła, William Blake wykonał takie ryciny, gdzie
z jednego kwiatu piękny młodzieniec się wynurzał i usiłował objąć dziewczynę, która znajdowała się w drugim kwiecie. To właśnie opisywało tę koneksję pomiędzy tymi kwiatami. Następny taki dosyć duży, ale może nawet nie duży przełom, ale w każdym razie bardzo ważną rzeczą było, jakkolwiek pan rektor mówi, że to nie będzie o historii, ale jednak musi być coś o historii. To było dzieło ogłoszone pod koniec tym razem XVIII wieku, gdzie również niemiecki botanik Konrad Sprengel napisał takie dzieło, które nosiło tytuł Sekret przyrody odkryty w budowie i sposobie zapylania kwiatów. A chodziło o to, że on dzięki długotrwałym obserwacjom stwierdził, że kwiaty są zapylane przez owady. Że owady bardzo dużą rolę odgrywają. Do tego czasu uważano, że kwiaty są samopylne, prawda? Rośliny są samopylne, pyłek tam przechodzi na słupek i sprawa jest załatwiona. Natomiast tutaj się znalazł pośrednik, który przenosił ten pyłek z jednego kwiatu na drugi. No, sprawa chyba wskutek również zawiłego języka, jakim się autor posługiwał, nie rozeszła się jakoś bardzo szeroko. Natomiast w kręgach naukowych określono to jako opowiastki dla uczniów, no bo Sprengel akurat był nauczycielem. Doceniony został dopiero przez Karola Darwina, który 50-60 lat później ogłosił z kolei książkę o zapylaniu, budowie i zapylaniu storczyków. Storczyków krajowych i obcych, gdzie właśnie docenił bardzo dzieło Sprengla i również dodał do tego bardzo wiele wiadomości. Także słyszałem taką opinię, że gdyby nawet Darwin nie zajął się teorią ewolucji, a tylko tę jedną książkę napisał, to już by przeszedł do historii nauki, bo książka była kluczowa. No ale to inne jego osiągnięcia przyćmiły niestety to jego dokonania w tej mierze. No, ale w każdym razie właśnie Sprengel i Darwin są uważani za twórców nauki o kwiatach, czyli tak zwanej biologii kwiatów albo ekologii zapylania, która w tej chwili święci triumfy, rozwija się bardzo intensywnie. Tutaj warto przytoczyć jeszcze taką anegdotę, no to anegdota oparta na faktach, mianowicie, że Darwin, kiedy dostał z Madagaskaru nowo odkryty gatunek storczyka, który nosi łacińską nazwę Angrecum sesquipedale, a charakteryzuje się tym, on teraz popularnie nazywany jest gwiazdą Madagaskaru, więc charakteryzuje się tym, że ma bardzo długą ostrogę przy kwiecie, w której zawarty jest nektar. No i Darwin wywnioskował na tej podstawie, że musi istnieć owad, który będzie miał tak długi ten aparat gębowy, żeby tam sięgnąć aż do tego nektaru. No i 30 lat po śmierci Darwina odkryta takiego owada na Madagaskarze, którego nazwano, on się, jego nazwa łacińska jest Xanthopan morgani, ale to jest odmiana predicta, czyli przewidziana. Więc tenże owad ma tą trąbkę 25-centymetrową. Wygląda to bardzo śmiesznie, bo wygląda to jak wąż strażacki, prawda, na głowie, no ale... I jak rozwija, to można oglądać zresztą na filmikach w internecie, jak rozwija, to jest bardzo skomplikowany proceder. Ale żeby doszło do tego filmu, to musiało upłynąć następne 90 lat, dopóki nie wynaleziono odpowiedniej szybkości, kamer odpowiedniej szybkości, dopóki nie opracowano. No i poza tym jest to też, nie jest to częsty motyl, więc żeby go zaobserwować, trzeba było trochę włożyć wysiłku w to. Od tego czasu, po uznaniu tego, że rzeczywiście owady biorą udział w zapylaniu kwiatów, zaczęto się temu przyglądać baczniej i okazało się, że nie tylko owady, bo to badacze europejscy, którzy badali kwiaty, badali te kontakty pomiędzy
kwiatami, a zwierzętami, nie mieli do wyboru, mieli tylko owady. Bo tutaj nie ma kwiatów zapylanych przez ptaki na przykład, które są bardzo częste, często się spotyka na terenie Ameryki albo Afryki. Najbliższe miejsce, gdzie można zaobserwować zapylanie przez ptaki, to jest Palestyna, gdzie są nektarniki, które właśnie można je czasem zobaczyć, jak się penetrują kwiaty. Więc okazało się, że kwiaty mogą zapylać owady, ptaki, potem okazało się, że nietoperze, a nawet niektórzy uważają, że te anturia, które tu Państwo widzicie, są zapylane przez ślimaki, które pełzają po tym kwiatostanie, bo to nie jest jeden kwiat, i przy okazji może niespecjalnie, ale w każdym razie przyczyniają się do zapylenia. Także stało się to wszystko bardzo skomplikowane, te wszystkie kontakty pomiędzy kwiatami, ale w tym momencie okazuje się, że to całe piękno, to wszystko, które tu widzimy, to nie jest dla nas, może na chwałę Bożą, ale nie dla człowieka, tylko dla owadów, żeby je przywabić, żeby ta roślina mogła zrealizować swoje zadanie, czyli wyprodukować nasiona, wyprodukować kwiaty, wyprodukować owoce, nasiona i przedłużyć swoje istnienie. Wyspecjalizowane są te kwiaty nieprawdopodobnie. Tutaj Państwo widzicie, na przykład to jest tojat. To jest kwiat tak zwany czmielowy. I to w dodatku czmiele tam muszą wejść do środka, czmiele odpowiedniej wielkości, bo nie każdy się tam wepchnie, albo nie każdy się tam dostanie. No, czmiele mają to jeszcze do siebie, że one, jeżeli się tam nie mogą dostać, to wygryzają dziurę w tym miejscu i wypijają nektar, więc a to są zwyczaje takie jak mniej więcej w społeczeństwie ludzkim. Proszę Państwa, no i właśnie jeżeli się to wszystko w tej chwili poklasyfikuje, to się okazuje, że mamy kilka tych sposobów zapylania kwiatów. Ogólnie się to nazywa zoogamia. Tu tak na marginesie mogę powiedzieć, że po angielsku się to nazywa zoophily, czyli zoofilia, co się niedobrze kojarzy po polsku, więc pozostaliśmy przy terminie zoogamia. No i właśnie mówimy o entomogami, o ornitogami, tu są też kwiaty ornitogamiczne zapylane przez kolibry. Ta nasza popularna u nas szałwia splendens, ta tutaj, która rośnie na trawnikach, to jest amerykański kwiat kolibrowy. To z kolei jest strelicja afrykańska zapylana przez nektarniki, które siadają tutaj. I właśnie temu służą te barwy, żeby przywabić tego ptaka. Szczególnie barwy są tutaj ważne dla ptaków, natomiast dla owadów są ważne zapachy. To z kolei zapraszam potem do tego storczyka, który tutaj widać. Zapach jest zabójczy, nawet jest taki trudny do wytrzymania na dłuższą metę, ale są to zapachy przyjemne, takie, które później my zaadaptowaliśmy w postaci perfum. Zresztą to też ciekawostka, że niektóre owady, żeby zwiększyć swoją atrakcyjność, to się też perfumują, pobierając właśnie zapachy z kwiatów w postaci takich oleistych substancji. No i dzięki temu, tak jak my się perfumujemy, tak i owady postępują. Te lilie są przykładem z kolei kwiatów zapylanych przez owady. I tu w dodatku piękne kolory, ale nakrapiane, dodatkowo takie jakieś różne cieniowane te barwy są. Chodzi o to, że owady troszkę inaczej widzą i dla nich na przykład ten kwiat będzie całkiem jasny, natomiast będą widziały te kreseczki, które się tutaj znajdują. I te kreseczki go prowadzą do miejsca, gdzie jest nektar. To samo tutaj w tej lilii. Także mamy różne sposoby przynęcania. W dodatku
Kwiaty tego rodzaju, właśnie takie, które składają się z wielu drobnych kwiatów, to jest też sposób na zwiększenie możliwości zapylenia. Tutaj jest kilkadziesiąt czy kilkaset kwiatów, po których owady chodzą po wierzchu i przy okazji, prawda, pobierając tam, szukając czegoś, pobierają ten nektar. Tutaj jest z kolei kwiatostan złożony z kwiatostanów, bo to są z rodzina astrowaty, gdzie nie mamy do czynienia z pojedynczym kwiatem, tylko każdy ten kwiat, a tutaj na przykład jest rudbeckia, każdy ten kwiat, tutaj są drobne kwiaty rurkowe, a to naokoło to są kwiaty języczkowe, które zwiększają atrakcyjność. Także generalnie mamy kwiatostan złożony z wielu kwiatów, który funkcjonuje jak jeden kwiat. A tu są na przykład taki kwiatostan, który jest złożony z bardzo niepozornych kwiatków, ale jest jednak widoczny i ma ten efekt przywabiania tego motyla, swoją rolę odgrywa. No ale zacząłem mówić o zapachach jeszcze. My akceptujemy zapachy przyjemne i dlatego uważano kiedyś, że to właśnie jest dla człowieka, te zapachy są nam dane. Natomiast są rośliny, które wydzielają zapachy, no delikatnie mówiąc, odrażające. Tutaj mamy taki przykład. O. Przywabiające muchy padlinowe, na przykład zapach padliny, zapach nawozu, delikatnie nazywając. Więc to są też skierowane, to jest sygnał skierowany do odpowiedniej grupy owadów, która powinna przyjść i tam, penetrując ten kwiat, dokonać zapylenia. Dostosowane są rozmiary kwiatów do rozmiarów owadów, dostosowane są właśnie te zapachy, ale no i tu trzeba powiedzieć, że się te owady zapylające, tylko w ogóle wszystkie organizmy zapylające dostają coś za to. Dostają najczęściej w nagrodę nektar, wysoko energetyczny, więc to jest dla nich ważne, to jest dla nich pożywienie. Dostają również pyłek, którym się żywią. Czasem jedzą części kwiatów. Są takie rośliny, które mają jadalne płatki. Więc nie jest to, jest to taka wymiana coś za coś. Natomiast rośliny cechują się jednak pewną taką, w cudzysłowie, perfidią. Wykorzystują czasem pewne popędy naturalne owadów i na przykład storczyki z rodzaju ofrys, dwulistnik, występujący dosyć powszechnie w południowej Europie, u nas tylko chyba jedna albo dwa gatunki, upodobniają się do samic danego gatunku owada, najczęściej jakiejś osy albo pszczoły. W dodatku wydzielają zapach, który naśladuje feromony płciowe. No i ten biedny owad, przywołany takim sygnałem, przylatuje, pragnie przedłużyć trwanie swojego gatunku, no ale przedłuża trwanie gatunku storczyka, przenosząc pyłek, nie dostając za to żadnej nagrody. No, na temat indywidualnej satysfakcji tego owada nic nie wiadomo. Więc to jest wykorzystanie jednego takiego popędu. Natomiast jest jeszcze druga możliwość. Samce są agresywne, wobec czego niektóre storczyki upodabniają się właśnie do samców jakiegoś określonego gatunku owada. Ten kwiat zawieszony na takiej luźnej szypułce trzepocze na wietrze. Niektóre owady są terytorialne, więc widzi wroga ten samiec i atakuje go. Walczy z nim,
No, nie bardzo zwycięża, ale w każdym razie ma tę satysfakcję, że przepędził wroga. No, ale przy okazji zabiera właśnie pyłek i przenosi go na kolejny kwiat, który zwalcza. Także ta perfidia zaznacza się w różny sposób, również w taki, że są kwiaty pułapkowe. Tutaj macie Państwo przykład takiego kokornaka. Tu widać taka jest, tu jest urwany kwiat. To jest taki dzbanuszek. Kwiat pachnie nieciekawie, delikatnie to nazywając. Owad wchodzi przez tę rurkę do tego dzbanuszka. No i to przeważnie dotyczy much padlinowych, które są takie troszkę mało inteligentne. Więc włażą do środka i są tam przetrzymywane przez pewien czas, dopóki nie dojrzeją tutaj pylniki w środku i nie opylą tego owada. Wtedy on jest wypuszczany, bo tutaj takie zamierają te takie włoski, które go tam blokowały. Owad wychodzi. No jak mówię, muchówki są mało inteligentne, więc włażą natychmiast do następnego tego kwiatu i o to właśnie chodzi. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że właśnie nasz obuwik, a tutaj w tym przypadku to jest sabotek azjatycki, ale taki sam typ budowy, storczyka. To jest właśnie też kwiat pułapkowy, który może troszkę na innej zasadzie działa, ale owad wpada tam do tego bucika i jeżeli się chce wydostać, to musi przejść pod pylnikami i zabrać pyłek. Innej drogi nie ma. Także to wszystko są przykłady właśnie takiej bardzo długiej koewolucji między zwierzętami a kwiatami. No ale co teraz zrobić z takimi roślinami, które jak te, które stoją tam na środku, na studni, które to są trawy, które mają kwiaty, ale mają kwiaty bardzo niepozorne, nieciekawe. Właściwie nikt tego nie nazwie kwiatami. W Anglosasi mają zresztą taki podział, że są kwiaty i rośliny, i drzewa ewentualnie. Więc jak się kupuje książkę, na przykład kwiaty jakiegoś tam okolicy, to na pewno nie będzie tam nic o trawach. Zresztą ostatnio w jakiejś książce znalazłem bardzo wybitnego uczonego takie właśnie stwierdzenie, że w jakiejś okolicy rosły drzewa, kwiaty i rośliny. Więc co znaczy siła tradycji, prawda? To są rośliny wiatropylne, więc te rośliny nie potrzebują żadnych barw, żadnych zapachów, bo trawestując pewne znane powiedzenie, wiatr dmie, kędy chce, więc przenosi pyłek, który jest produkowany w ogromnych ilościach. Ten pyłek wyłapywany jest przez znamiona słupków, które mają taką sieciowaty charakter. No i w ten sposób się te rośliny rozmnażają, nie korzystając z żadnych pośredników. No ale ich jest, jeżeli stwierdzono ostatnio, że 80% to są rośliny zapylane właśnie przez zwierzęta, natomiast jedynie 12% zapylanych jest przez wiatr. Ale są to trawy, które rosną właściwie na całym świecie i są takie środowiska, gdzie trawy odgrywają ogromną rolę, stepy, sawanny i tam właśnie liczba tych wiatropylnych to jest 60%, a na przykład w lasach tropikalnych liczba owadopylnych roślin to jest 99%. Także w różnych środowiskach różnie te procenty, różnie te sposoby przenoszenia pyłku, zapylania się układają. Proszę Państwa, jak z tego widać, jest to sprawa bardzo skomplikowana. Zapylanie, badania w tej chwili prowadzone są tam na wielką skalę. Stosuje się o nowoczesne techniki, nowoczesną aparaturę, nowoczesne, bardzo wyrafinowane metody. Tutaj macie Państwo przykład zastosowania współczesnej aparatury do otrzymania rentgenogramów kwiatów.
ale są oczywiście stosuje się również inne. To jest dzięki uprzejmości pana profesora Urbanika, ta właśnie tablica tutaj zawitała. Więc w tej chwili ta nauka, jak powiedziałem, się rozwija i nie... Ale ciągle nie wiemy wszystkiego, ciągle jeszcze nowe fakty się pojawiają. Jest to wszystko bardzo skomplikowane, tak jak skomplikowana jest przyroda. Jak państwo widzicie, z tego wynika, że właściwie odpowiadając na to pytanie, które postawiłem na początku, komu to właściwie jest potrzebne, komu to całe piękno jest potrzebne, no to okazuje się, to przede wszystkim jest potrzebne roślinom, żeby wykonać to, po co są stworzone, że tak powiem, żeby zapewnić sobie dalsze trwanie. Przywabić tego owada, który dokona zapylenia. Potrzebne są w drugiej kolejności owadom, tym, które się i tym innym organizmom, ptakom również niektórym, które się tym żywią, które korzystają z nektaru, korzystają z pyłku. I to jest dla nich podstawa bytu. Natomiast myśmy zostali sprowadzeni w tej sytuacji do takich oglądaczy kwiatów, ewentualnie badaczy, czyli zredukowany został człowiek w tym wypadku do poniżej tych wszystkich wymienionych już organizmów. No ale to nie przeszkadza nam podziwiać tych kwiatów, zachwycać się nimi, a bez konieczności pamiętania o tym wszystkim, o czym przed chwilą mówiłem. Dziękuję państwu bardzo.